one mówią, że to byłeś ty. A świadectwo drzew jest niepodważalne! Spektakl Afera Leśna Krakowskiego Teatru Kultureska miał na celu przybliżyć najmłodszym w ciekawy i zabawny sposób ekologiczne zasady odnośnie segregacji odpadów, ochrony lasu i ich mieszkańców. Dzieci bardzo żywo reagowały na to, co działo się na scenie. Brały czynny udział w spektaklu, podpowiadając, instruując, a czasem po prostu kibicując swoim bohaterom. Można to powiedzieć może nieskromnie, ale to jest norma. U nas dzieciaki na naszych spektaklach reagują bardzo żywiołowo, a przede wszystkim za każdym razem jest jakaś nowa reakcja, której się nie spodziewamy. Czasami są to wzruszenia w momentach, w których byśmy nie przypuszczali, a czasami jest to radość taka, że dzieci potrafią wstać z miejsc, podejść pod scenę. Cieszymy się, że nasze żarty śmieszą wszystkie dzieci i że mogą się uczyć poprzez taki spektakl bardzo wesoły, radosny, bo to jest najlepszy sposób edukacji, właśnie zabawa. Czy rzeczywiście tak było? Dzieciom zabawa się podobała, ale ile z przekazanej przez aktorów wiedzy zapamiętały? Jak się okazało, całkiem sporo. Bo wszyscy mi mówili, że ja jestem złym grzybem, bo jestem grzybem trującym. Co to jest segregacja? To jest coś takiego, że są różne pojemniki i nie wolno wrzucać do jednego, tylko plastik do plastików, papier do papieru, szkło do szkła i też bio, żeby po prostu środowisko było bezpieczne, a nie zabrudzone. Pięknie, a po co to robimy? Po co segregujemy śmieci? Po to, żeby świat był czysty. Jak zachowujemy się w lesie? Grzecznie, czyli cicho. Bo możemy spłoszyć różne dzikie zwierzęta. Grzecznie. Cicho, tak? A co robimy z odpadami? Wyrzucamy je do śmietników. Spektakle finansowane były z budżetu miasta Jelenia Góra. W przedstawieniach wzięło udział ponad 1400 dzieci. Grzebień! Chyba dla konia! Ale ja wytłumaczę to... Nie, nie, nie.